witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym filmiku daily na naszym kanale. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi następnych naszych filmów na kanale, to pamiętajcie, że pojawiają się one codziennie i żeby nie przegapić żadnego filmu, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. A dzisiaj mamy odcinek, jeden z takich najtrudniejszych, mi się wydaje, dla nas wszystkich, ponieważ kręcimy kołem fortuny, na którym są kalorie. Przez 24 godziny będziemy musieli jeść taką ilość kalorii, którą wylosujemy. Wpadajcie przy okazji na nasze Instagramy. No i oczywiście zostawcie kciuka w górę. Ile kciuków w górę? 70 tysięcy. Wow. I nagrywamy kolejny odcinek z kołem fortuny. To jest lightowe fest. Tak. Jakby się położyło 10 tysięcy kalorii w postaci jedzenia obok Hali, to było dwa razy przody. Ale wiecie co, tak naprawdę 10 kalorii to jest to samo co zero. Bo tak naprawdę tak. Dokładnie. Dobra, zobaczmy co Bóg losu tutaj mi przypisze. 10 tysięcy. No słuchajcie, wiecie co, faktycznie jakbym tak zerknął, to ja bym powiedział, że strzałka jest na 350. To chodzi o strzałkę. No. Co? No o nie, rzeczywiście. No dobra. To już jest bo dziewczyny challenge. Mają fajne, no to ja biorę 300. To jest żeby challenge. Żeby był content przynajmniej. Znaczy, no tak. To jest challenge, właśnie wiesz, liczysz sobie te wszystkie. Dziewczyny, by było. Żeby było tak, żebym dała radę, aby chcę dowalić 10 koła. Proszę, coś dobrego panie. Mocno zakręcę. Dobra, 5 tysięcy. Ale właśnie tutaj takie killery też sobie. No. Nie będzie zero! Nie będzie, będzie no. Koła! Ale co za chłop! Ej, ale co on w ogóle sobie wyliczył? O Boże, ale to jest taka ulga. Ważne, że nie mam zero. 10 będzie trudne, bardzo trudne, ale mówię tu, że chcę się sprawdzić i sprawdzę. Wymyślę coś dobrego i dam radę. 24 godziny, więc do 10:30 mam czas, żeby zjeść 10 tysięcy kalorii. Czyli wychodzi na to, że ty masz najwięcej, a ja mam najmniej. Tak, tak. O. No. Karta wrobienia i na Hanie, 10 tysięcy. Weź mnie w rób na dychę, To ma na przykład 172 kalorie takie jedno picio. A na to przykład już takie. To już połowa mi. Ej, serio, no to już sobie zapisuję. Aha. Wasze zdrowie, cin. Ja z kolei zrobię sobie na śniadanie omleta z bananem, czyli tak trochę na słodko. To takie zwykłe śniadanie, już ma 400, a ja mam te 1500 do zjedzenia. Ale nie ma więcej kalorii niż to, co ja mogę zjeść przez 24 godziny. Where's Chopper? How to make a caloric shake? Współczuję ci, bo jutro będziesz miał ciężki dzień. Oni podczas tego challenge rzeczywiście też ćwiczą. Tak, oni ćwiczą. No idę do basenu, będę jadł w basenie. O, jadę do sklepu, kupuję wszystko kaloryczne i coś wymyślimy. Potem pojadę do jakiegoś fast fooda. Super, no. I pijemy soczek antystresowy, czy tam jakąś zimową bryzę. I jemy ciasteczko. Dzięki, może ci przeszkadzam, co? Nie, właśnie tak specjalnie wtedy, kiedy miałeś przerwy, klikałam, prawda? Ale to, karma dla psów może jest fest kaloryczna. Nie no, nie będę aż tak. Smacznego, mały. Dzisiaj jestem... Oh, mamy! A to jest gorące! Raczej! No ale nie było podłączone już chyba 20 minut! Przepraszam. Spoko git, ale ja nie wiedziałam, że to jest zintegrowane. Ale fajne siusiaczki. Ej, niech mi się zmoczyło. Ale świetne są siusiaczki, właśnie przepiękne. No ty musisz tryhardować fest, jeśli chcesz ukończyć. A jak obstawiasz w ogóle, że dasz radę? Planuję. No. I zrobię wszystko, no jak mam... Wszystko co w twojej mocy. No i tak... 100% tryhard leci, ale wydaje mi się, że to może mnie przerosnąć.
Dobra, przeliczmy sobie w takim razie, skoro parówki w 100 gramach mają... jak się liczy takie rzeczy? Same parówki 230 kalorii, więc myślę, że dosyć spoko. Master sera 70-80 kalorii. To już samym śniadaniem, policzmy to sobie, 402 kalorie. Ej, to mam 2000 jeszcze do zrobienia. Fajnie, fajnie. A ketchup? Ketchup ile ma? Ej, czyli mam 422 kalorie. No to odejmij dwie, to kawałeczek parówek. Dobra, to ja już sobie jem tej 420 swoich kalorii. No i 2000 do zrobienia w trakcie dnia. Myślę, że dam radę. Co się stało? Znaczy nie, co skrzaniłeś? Nie no, kurczę. Było coś takiego, że wczoraj użyłem samochodu Fausti, bo musiałem sobie pojechać tam załatwić parę spraw. No i nie wiem, jak to się stało, ale rozładował się akumulator. Ale nie dlatego, że zostały światła włączone, bo na pewno to kliknę. No po prostu musimy ogarnąć, jak odpalić auto. Najprawdopodobniej potrzebujemy kabli do tego. Ja idę jeść. Zrobiłam sobie omleta z jajkiem i bananem. Do tego dałam sobie jabłuszko, pół jabłka i kiwi. I moje danie, uwaga, uwaga, mówię już, ile ma konkretnie kalorii. 4664. 466. Sorry. O! Dobra, no i złapałem, no i żart. Cześć! Złapałem was. Ale jedziemy sobie teraz właśnie do galerii, żeby kupić jakieś jedzonko, a przy okazji kable dla Fausti, żeby mogło odpalić auto. Tak, tak, no dobrze. No to co, to widzimy się na miejscu. Plan jest taki, że będę przechodził przez różne alejki i szukał po prostu rzeczy, które mają fest dużo kalorii. No, a ja będę szukać niskokalorycznych rzeczy, czyli tylko warzywa i owoce. Ale spoko, spoko. Czasami tak fajnie sobie zdobić, wiecie, przerwę od mięsa. Jęglosia, Jęglosia, o kurde. Do szejka to może. Tak. No nie, bo zapisujesz sobie szejka. Zróbmy. Dajmy tego szejka zrobić. Dobra, już mam dużo orzechów, potem nie wysram się. Jak już się dochodzi do takiego pułapu, że wszystko tak ma prawie tyle samo kalorii w 100 gramach, w sensie bardzo zbliżone. Tak. Nie wiem, czy to są jakieś normy na przykład unijne, nie? Czyli dobra, challenge, znaleźć coś, co ma w 100 gramach 700 kalorii. Ja myślę, że nie znajdziemy. Ona może mieć więcej kalorii niż 500. 550. Co jest grane? Proszę bardzo, widzicie? Ej, serio, to jest dobra teoria, na pewno dobra. Jakaś ustawa o ilości max kalorii, żeby dzieci na przykład nie były otyłe, nie? A dorośli też w sumie. Czekoladę chcesz do szejka wrzucić? No. Gdy tam, gdzie będą też chipsy? Tak. W poszukiwaniu kalorii dla Patryka. Tam są. 78 kalorii. Jeden? Jeden. 250 ml, 3 kalorie. Czyli wychodzi na to, że dzisiaj będę głównie pić. Myślę, że dwie. Nie będę się rozkręcać. I wino grono przede wszystkim. Moje kalorie na dzisiaj. Kable, bo na sytuację z Fausti. No i śrubokręt. Jestem zadowolony z zakupu. Myślę, że dam radę wygrać ten czas. To tak, jak najwięcej ruchów. Wygramy dookoła. Oj. Jest! Co jest? Kubełek? Kubełek Classic, ten za 4 dychy. 1730 kalorii. No to ciało, no to jest dobrze. Łącznie no i z ale nie, dobrze. No i teraz co? Tej beski? O, marchewki, o, same marchewki. Okej, to opakowanie ma 70 gram i ma 44 kalorie, więc całkiem sporo, ale zjem to z chęcią, bo już nie mam energii w ogóle, serio. Ej, patrzcie, to jest mało. Jak to? To jest strasznie mało. Nie. Ja sobie właśnie policzyłem, szczajcie to, że jak zjem to i wypiję to, to już będę miał zrobione połowę swojego całego challenge'u. Czajcie to? 1730, obliczyłem to dokładnie, 357. Chyba. Dokładnie tak. Ja mam na razie, to samo. Ja mam na razie dokładnie to samo. Plus rano wypiłem jedno picie ekipy, które ma 172 kalorie. No czyli w ten sposób już dopełniłem prawie połowę swojego całego challenge'u. A jeszcze zamierzam, jeszcze mam, no na pewno się uda. Mój się uda na bank. Smacznego w ogóle. Smacznego. I mam też widzowie jak oglądacie. W sensie jak jecie w trakcie oglądania. Dostanie 4 frytki i 1730 kalorii. Nie mam zmysłu. Tak, ale to sobie zwilż proszę, posmaruj sobie gardło. 357 kalorii miała. Moi mili, w tym momencie mam 2200 kalorii, idealnie. Tak, czyli super. Tyle ile jest w moim 15 hot wingsach. Tak, tyle ile 15 hot wingsach. Ej, co to jest mikrokino? Ale dobra. To jest kino minimajka, tak? Zjadłem, tylko żeby nie było. Jeszcze 14 mi zostało i mam 2100 dodatkowych kalorii. Czyli będziesz miał już około 4000? Rzygać mi się chce, chodź całka. Już jesteśmy po pierwszej dawce jedzonkowej. Zrobiliśmy całe... Wow! Ala!
Jest ktoś, kto troluje nam nagranie. Tak, już zjedliśmy sobie pierwszy posiłek, zrobiliśmy potężne zakupy, głównie dla Patryka, jako że ma najwięcej ale kalorii. Nie, ja wydałem prawie tyle, co ty. No i co, teraz wracamy, bo Fausti by chciał na pewno gdzieś pojechać. Fausti by chciał gdzieś pojechać, a my mamy ten kabel do jumpstartu. Patrzcie, jaka czarna szyba, nic nie widać, nic. Z tyłu nie może nawet sam Karol Fizwiściewski jechać i nigdy byście nie zobaczyli, że on tam jedzie. A ty, Wika, jaka strategia? No, idę spać. Ja muszę nagrać się w toalecie. Idziemy od razu zrobić ten auto, tak? Mają 400 amperów. O! Siema, co? Wkurzona jesteś? Wcale. Nie no, jestem trochę. Przepraszam, że się tak zdenerwowałam. No, mam jakiś gorszy dzień dzisiaj po prostu. Ja widziałam. W sensie, no wiem, ja się czuję za to odpowiedzialny. Nawet jak to je było czysto przypadkowo, to czuję się odpowiedzialny, bo jeździłem ostatnio, więc dlatego kupiłem to, to nie jest drogie, także jest git. To się może każdemu przydać. Zrobi się rundkę wokół, żeby się trochę naładował i już później na pewno nie będzie wiesz. Teraz tak, zaczynamy od przewodu czarnego. Dla tego go jest. I do czarnego. Czarny do czarnego. Dobra, czekamy chwilę, trochę podgazuję, żeby mu dać. A to nie, nie ten, bo nie odczepi się zaraz, bo jest tak nie mało. Ładowarka szybka, quick charge. Ej, tak czemu, zwany. Ale to na pewno działa, jak to jest tak ten, tak szybko. Tak. Co jest? Ten neutral jest. No. Jak odpalę, nie powinien ruszyć. Nie wiem. Ale... Yes! Yes! Brawo! O, zabawałem się. Co? Pięknie, pięknie, proszę państwa. Ej, ciekaw jestem, co się dzieje teraz u Patryka. On stwierdził, że będzie robił szejka. 10, 13, 8, 12, 9, 11. Tyle muszę wdupić, nie ma tragedii. Ej, wiesz co mógłbyś ewentualnie już tego... Splendować je! Poczekaj, przepraszam państwa, dlaczego tutaj ktoś pod naszymi drzwiami stoi? Bo my chcemy tylko zdjęcie. Zdjęcie strasznie chcieliśmy sobie zrobić. Sobie zdjęcie pod domem. Kolejne. Ale my tylko jedno. Bo na długa historia. Czekajcie, wjadę sobie. A pochodzicie do nas? Właśnie chcemy zrobić takiego pranka. Dzień dobry. Czy możemy zdjęcie? Bardzo prosimy. Chodź zakrzepić. Gadamy się do domu ekipy. Ej, a jak to połączyć z kaloriami? Z odcinkiem o kaloriach. Macie coś sobie robimy zajebiste taką pranką. Oni zamknęli bramę. O nie, nie będziemy. O, ktoś mi tak to dać. Będą strzelać do skini. Ciekawe, czy się wujas sprzeda, bo wujas wie. Mówimy i mówimy, że chcemy tylko zdjęcie. Że zdjęcie i jakąś kalorię. No tak. Dzień dobry. Dzień dobry. My przyszliśmy z dodatkami. Ja idę po MK i mamy już bazówkę na ziemniaku. Super. Wybraliście się do złego domu. Tak. Padł mi akumulator w samochodzie i po prostu musiałam się przejechać, więc padło na dół. Tak, tak. Akumulator jest ziemna temperatury, to wtedy spada mu napięcie niż tutaj. No właśnie, no to może jasne dlatego. No. Jeździ tu gorzej niż Kieleckim. Tak, tak, gorzej. Dobrze. Lecimy. Pa, dobrze. To dziękujemy pięknie za przyjęcie nas. Padliśmy do naszych dobrych znajomych. Ale wcale już... nie było górty. No tak, ani trochę. Jedziemy. Biegnę na jedzonko. O, jakiego mam taksówkarza eleganckiego. Dojechaliśmy właśnie pod jedną sieciówkę z fast foodami. Powiem wam szczerze, że ja jestem już taka głodna, że tak się cieszę, że tutaj już jesteśmy, bo serio myślę, że jeszcze godzinka i bym już płakała i narzekała na wszystko, bo wiecie, głodna dziewczyna to zła dziewczyna. Tak jest. Szybka recenzja, jest przepyszna. Nie macie kaczupu? To też kalorie. Zaokrągliłem 140, to sobie 14 kalorii doliczę, a nawet 28, bo zjadłam dwa kaczupy. Patryk nie jedzie z nami na sesję zdjęciową, dlatego bo już mówi, że ma rewolucję w żołądku. Ej, masz teraz 1100 kalorii? Bo ile ma zestaw na ty? 1119. Obliczyłam sobie, że już mam za sobą 1521 kalorii, czyli zostało mi 879 jeszcze. Dam radę na luzie. Kończyłyśmy. I co? Ja jestem ciul najedzona, ale mam jedzenie w ogóle w buzi. Ja też jestem mega najedzona. Jedziemy teraz zatankować i zawijamy na chatę. 6.12 za paliwo, to jest, drodzy państwo, skandal. Pomimo, że jestem influencerem, to hajs się nie zgadza, także... Wysyłajcie na najpierw.
Właśnie, i wracamy do domu! 100 zł. 16 litrów chyba pokazuję. Ej, silnik mi się pali. Jakie to jest w ogóle niezdrowe, co ja robię teraz, takie totalne. Powiedziałam, cholera jasna. Ogólnie jak widzieliście, pewnie wszyscy przez cały odcinek mieli pasek. Ja sobie zrobię tak, że po prostu jak zjem, to wtedy doliczę te kalorie, żeby nie rozdrabniać ich tak. To i przerwa naprawdę, zjadłem tylko 3. O, przepraszam. Ogólnie to sytuacja ze mną wygląda tak, że zjadłam dzisiaj tylko jabłko. A czekam, bo chcę sobie zrobić fajny obiad, więc idę spać. Dobranoc. Taki mały update'ik, jest już godzina 15:40. Dopiłem sobie teraz mleczko truskawkowe, to jest plus dodatkowe 124 kalorie i do tego teraz sobie opierdzielę trzech króli i do tego jakąś kawkę, każdy z nich ma 180 kalorii, no to szybka matematyka, oczywiście w głowie, to jest ten, zróbmy cięcie, czyli to jest 540 kalorii za samych królów, no i co, no i wychodzi na to, że się zbliżamy już wielkimi krokami do 3000 kalorii, no i tak naprawdę zostanie już tylko i wyłącznie miejsce na dużą kolację i to będzie wszystko. No u mnie to wygląda tak, a u was jak, Patryk, bo widzę, że trochę u ciebie ciężko. Dobra, zrobię szejka, który będzie miał 1638 kalorii. Ja pierdzielę. Muszę całą śmietanę wdupić, 4 Maxi Kingi i 4 Michałki. A umyłeś rączki? Oczywiście, że nie. No to pomóż. Dodatkowe kalorie jeszcze. A jeżeli chodzi o mnie, to zrobię sobie teraz właśnie wafle ryżowe. Myślę, że 2. Nie będę przesadzać. 2 wafle ryżowe, każdy z nich ma po 25 kalorii. Ja w końcu nie spałam. Ale nie czuję się jakoś mega źle. Po prostu czuję się zmęczona, ale nic poza tym. A wypiłabyś coś takiego? Nie. Patryk. W ogóle nie mam ochoty na jedzenie. W ogóle. Ja też. Patryk, a to nie jest tak, że w środku powinno być nałożone ostrze? Tak. Serio, nie mamy oszcza w środku? Okej, mamy tutaj 75 gramów sosia. Potrzebuję twojej pomocy. Słucham ciebie. Matematycznej. O! Nie, no bo to procentowo się robi. I teraz bierzemy to razy to przez to. Czyli 37,5, 100. Na paluchy. 66 kalorii. Proszę bardzo, ładnie. Weszło? Tak, dobra, weszło. I tam się ten plastik mieli. Wygląda bez dobrze. Ziomek. Dobra, wrzucaj. Wiecie, ile mi zostało kalorii do spożycia do jutra do 10:30? Okej. 195 kalorii. O, o, chłopie, to wygląda świetnie. Gada do mnie, pięknie, kurz. No, będziesz miał taką srakę. Średnią konsystencję. No, dobra, naraz. Dasz radę. Nie, Bito, łapkę. Jesz to. A naraz. Ja to musisz zjeść z góry. Nie jest takie, jest po prostu takie półsłodkie. Nie wiem, jak to opisać. Literalnie półsłodkie, jak wino. Serio? Naprawdę? Muli jednak. No, tak. Tyle kalorii. Czekaj. W tym gównie. Jak to wypiję, będę miał 4 koła, bo no już ponad, bo zjadłem jeszcze hot wingsów, których nie dojadę. Mój cel jest do północy 7000, jeżeli to mi się uda, to wiem, że wygrałem. Ej, to jest gorsze, picie. Jak masz wodę po parówkach, to jest woda po Michałkach. O, ja nie mogę na to patrzeć. Nie, muszę to zjeść, bo nie idzie, ale jestem uwalony. Nie idzie. Się nie kończy. Ja nie chcę wiedzieć, co będzie się na kiblu działo KFC z tym, nie? To będzie Armagedon drugi. Czyli z 8 kalorii, nie? Coś takiego, 7,5. No. Okej, no to wbijam 8 w kalkulator. Przecież jak ja wypiję to i dokończę to, to mam 6 koła. Go Patryk. Ej, dobra, poleci to, poleci. Chodź, to, popatrz, dokończ to teraz. Ale jest chłopno. Dajesz? Ale jest teraz... Dajesz? Ale wy no zewną... co jest? To nie się tak naczyniłeś. Oj. Chcesz przepić? Oj, nagrywaj go, jak żyje. Dawaj, łapie. Oj, czekaj, go cofa jest. Ej, dobra, nie kończ tego teraz, no chłopie, spokojnie. Nie, to spokojnie. Tak, lepiej, nie ma co. Do 24 wtedy masz tyle czasu. Tak, no. Nie ma czasu. Ale to by było dobre. O, ale to jest... O, ej, ale nie aż ale cofa. Król, ale szacun, ogólnie szacun. No, już mało jest. No. Uo! I teraz same twarde. Ej, ale to już nie cofło. Nie, ale miotło mnie. Nie jest okej. O nie. Za dużo jakby, bo nie będę gadał, czekajcie. Na razie... Boję się, że jak beknę, to... Tak, i to nie bekaj. Pójdzie nie bekaj. Z gruzem. Tak, pójdzie. Ponad 3000 kalorii mam za sobą.
Tak, 16.30 jest, no czyli tak, no jeszcze dużo czasu tak naprawdę zostało do końca dnia, zanim się położymy. Myślę, że teoretycznie mógłbym dzisiaj już dobić maksa, w sensie już wszystkie te moje kalorie, ale zostawię sobie coś jeszcze na śniadanie. Zostawię sobie 500 na śniadanie, dzisiaj dobiję do 5000 na bank. No kurczę, ja teraz już mam tak, że po tej kawce w sumie, jak coś bym rzucił na ząb, ale jakaś kolacyjka wleci. Może pić suche zamówię, o. Cześć! Hej! Znowu mnie strasznie zmoliło i znowu mi się chce strasznie wygotować. Przepraszam. Muszę się chwilę wyciszyć. Ogólnie to mały update, nie czuję się najlepiej. Napiłam się tego energetyka, nie wypiłam go całego, w ogóle napiłam się tak z 3 łyki, takie większe. I teraz czuję, że w brzuchu aż mnie skręca. No jak widzicie, gęgarek to się z wami wita. A Patryk siedzi na toalecie już drugi raz i ponoć jest ciężko, więc Słuchajcie, jest godzina 18.58. Zaczęliśmy niecałe 9 godzin temu i mi zostało do końca dnia, sorry, nie do końca dnia, do 10.30 jutro 185 kalorii do zjedzenia. Podsumowując, kubek KFC, który zjadłem rano, 1730 dodaję tutaj do obliczeń. Potem wypiłem napój za 357 kalorii, mam już 2087, 115 za ten kolejny napój, 2202 i ten shake 1660, mamy 3862 i nie pamiętam ile tu jest dokładnie, ale jest około 2100 coś, to będę miał już 6000 kalorii, jeszcze 4000, czyli muszę jeszcze przynajmniej 2,5 zjeść dzisiaj, dodatkowo jeszcze na tym, ale teraz mam miejsce, teraz bez problemu to dokończę. Ej, ale myślisz, że mnie cofnie teraz? Pietanką popijesz, chłopie, to jest... Ja nie uważam, że to jest dobry pomysł. A jakbym dolał to tu i by było łatwiejsze do wypicia. Możesz tak zrobić. Nie, zrobię kolejnego potem sobie. Ale ja bym na twoim miejscu, to jeśli już, to mleka tu dolał po prostu trochę. Gratuluję, teraz tylko przepić i cyk. Dobra, dodaję to 1660 i jestem na około 4000 kalorii. Jeszcze muszę to dojeść zaraz. Ale niech się trochę uporządkuje w żołądku i próbujemy to zjeść. Może być ciężko. 7000 dzisiaj musi być do północy. Inaczej nie dam rady. Nie no, wracając zdecydowałam, że zrobię sobie sałatkę. Z owoców muszę sobie to wszystko wyliczyć, bo też nie do końca wiem. Na pewno tego nie będzie dużo, bo zostało mi, uwaga, zaraz sprawdzę ile kalorii. 187 kalorii. Także myślę, że na chillku. Tu wiem, że cały dzień nosiłem czapkę i chcę zobaczyć jak to wygląda. Co, jest taki tutaj... Nie, jest to taki... Wave check. Wave check. To jest ten, tu można surfować można na tym chłopie. Okej, cała moja sałatka ma 99 kalorii, więc akurat zostaje mi wtedy 88 kalorii mi zostaje. Spoko. A wygląda ona właśnie tak. Całkiem smacznie. A ja tutaj mam małą przekąskę, prawda? Dodatkowe 800 kalorii. Tak tylko chciałem powiedzieć, teraz jest 3800. Mam nadzieję, że nie jest gęste. Papka. Znowu. Shit. O kurde. Wika mi powiedziała, że kawałek arbuza ma około 30 kalorii. Sobie zjadłam, więc dopisuję oczywiście do swojego tutaj, do swoich notatek. Arbuzik 30. Więc nie wyszło tak źle, czyli 2 szyjki i kubek i będzie 6 koła kalorii. I potem dojem kubek drugi i będzie 8000. Jeżeli to dzisiaj zrobię, to na pewno dobiję, dobra. Mamy tu, muszę podliczyć dokładnie, ale wydaje mi się około 2400 kalorii i spróbuję to na raz. Chociaż nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. 800 ml do wypicia, to mnie zatka samo. Jakbym wodę wypił, to i tak by mnie zatkało prawie, bo wody tyle to i tak jest dużo. Dobra, może na dwa razy. Czekaj, dajcie się skupić. Dobra, stop, stop, skupienie. Ale król. Nie, piję cała. Patrz jak piję. Patrz jak piję. Jak nie mogę. Za dużo cukru. Na zewnątrz już. O nie, spokojnie. Nie, git, jest git, jest git. Ale pochłonąłeś! Nie, nie więcej? Dobra. Nie, spokojnie, spokojnie. Trochę mi się ciepło zrobiło. Stary! Chłop, ja mam taki szacunek do ciebie. A ten szacunek to będzie miał kibel po tym. Co się przyda, tutaj masz miseczkę, tak? W razie czego? Siad. A której zaczynasz? Nie wiem. A, ej, siad. No i tak jest za każdym razem właśnie. Gęgar! Poddaję się na razie, serio.
stopnia małego gryza wziąłem. No, 15. Ale po zaczpie. To jest bardzo dobry pomysł. Wow. Sobie dodam właśnie ten stóweczkę i to jest donacik plus mleczko. Tak, właśnie, mamy taki z Haniolą plan teraz, że jako, że mamy strasznie mało foteczek, jedziemy sobie do studia. No a przy okazji ja na pewno coś jeszcze wszamię na miejscu i będziemy robić zdjęcia i jeść. A ja narobię fajny foteczek. Dobra, już je wypróżniłem trochę, nie za bardzo, bo mam zatkane wszystkie kanały w ciele. Wasze zdrowie wszystkich i oczywiście wasze. Nie róbcie tego, bo to jest mega niezdrowe. Ja czuję już po swoim organizmie, że no przytkało mi wszystko i tak dalej, więc nie róbcie tego. Oj, spokojnie, spokojnie. Oj, nie do miski tylko. Tu będzie więcej. I to jest ostatnie podejście już. W tym momencie ostatnie podejście. To jest tak dobre, stary. To jest tak dobre. Kupię, ty zjesz, będziesz chciał więcej nawet. To jest najlepsze, co jadam w ogóle. Ja mogę tego pić, jeszcze kolejną miskę. No to teraz... Już, nie, kontynuuj, po co robisz przerwy? Ale po co, Patryk? To smakuje tak. Drzygi! Nie, smakuje... Naprawdę, nie, to jest ohydne! To wypiję, to żygnę na stówę. Dobra, to poczekaj 10 minut. Właśnie dotarliśmy do studia, żeby sobie porobić foteczki, więc zaraz pewnie zobaczycie, jak to nam poszło, ale ja w międzyczasie sobie troszkę nadrobię... Podbiję kalorie, dokładnie, bo czuję się trochę zmęczona, więc wziąłam sobie doti donutsa. O, łabajście, to jest pyszne. On ma smak cytrynowo-malinowy. Serio? Jest przepyszne. O, musisz odjąć tą kalorię, którą zjadę. Ma 417, więc odejmę sobie, tak myślę, z 50 kalorii na pewno. Zagryza Bartka i sobie wpiszę to na tatniczka. A ja sobie dodam. No i tak, jak jesteśmy tutaj, zostało mi jeszcze tak naprawdę do jutra, do godziny 10.30, 1500 kalorii. Więc myślę, że zamówię sobie jakąś pizzuchę. To jest moje jedzonko na dzisiaj, ja sobie to opierdzielę. Ja kończę na tylu, no jeszcze będę podjadał, ale to w takim razie rano. Za Wikusię, za Gęgarka. Za Natalkę. Za Natalcię. Jej. Za Faustynkę. Kręcą mnie. Za Haniulę. Za Bartusia. Za montażystów. Za operatorów. I za szefunia. Dodatkowe 2400 kalorii. Do zrobienia. Ale jestem teraz pobudzony. Dzisiaj będzie się... Słuchajcie, by się nie głosu. 8290 kalorii. Zostało mi do zrobienia 386 kalorii. Wow, to jest tak, mało. Zrobiłam 2014. Dobrze to wszystko policzyłam? Dokładnie. Moja pizza została pochłonięta. Zatrzymałem się na dokładnie tylu kaloriach. Nie wiem ilu, ale powiem w postprodukcji, że będę wstawili, nie? No i zmywamy się do domku. Ale to jest mocarna woda. Myślałem, że będzie trochę łatwiej. Wiedziałem, że będę miał kryzysy. Teraz mam trochę taki największy kryzys, wydaje mi się. Nie mam tragedii. Nie mam siły się podnieść. O! Przeżyłem ten upadek. A więc, moi drodzy, 1555 kalorii. Już tu mam bananka, biorę jogurt, także jem bananka i idę spać. I uwaga, uwaga, chcę wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać godziny 10.30 jutro. Nie będę mogła zjeść, na co tylko będę miała ochotę. Także nara! Jedno takie ciasteczko ma 29 kalorii, czyli ogólnie musimy tak wyliczyć, żeby moja sałatka miała 60 kalorii i żebym mogła też dodatkowo zjeść to ciasteczko bez takiego małego kawałka, bo mam 88 kalorii. No i tak wygląda dzisiejsza moja kolacja. I takim oto sposobem kończę dzisiejsze kalorie, bo to już wyczerpałam swój limit. A spróbujmy to ciastko. Najlepsze, co dzisiaj zjadłam. Pyszne. Widziałam jakiś taki filmik, gdzie wąchasz to i zobaczmy, czy to w ogóle działa. Że ja będę wąchać? Nie działa. Wypiję to 102 kalorie i pół dodatkowe. A która jest godzina? Teraz idę hardcore w basenie, bo będę pływał jak najwięcej. Potem sauna, potem jeszcze basenik na koniec. Wezmę prysznic i biorę się za kubelek, żeby zrobić około 8000. No 8000 pół dzisiaj musi wlecieć. 8,5, tak? Tak. Ogólnie to zostało mi tyle sałatki i nie będę was oszukiwać, mega mi już ona nie wchodzi. No i po prostu dopełnię ten challenge jutro rano jednak, coś rano zjem. Także do usłyszenia jutro rano. Dobra, jak widzicie jest 23.39 i zaraz jadę do Kewca. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie zjadę tego Kewca.
ale już mam to tak obrzydzone przez to, że tu leżało cały dzień i Wika powiedziała, że zje rano, więc ja po prostu pojadę sobie po świeżego, żeby mi łatwiej wchodził i tak dalej. Podliczę wszystkie kalorie, żebym wiedział dokładnie, co muszę zjeść jutro rano i sobie już to przyszykuję, bo pewnie stanę trochę później niż reszta przez to, że muszę iść spać dzisiaj o 3, żeby w ogóle dać radę zrobić ten challenge. Mam nadzieję, że przynajmniej doceniacie to, że kurde, bo jest tragicznie, naprawdę jest tragicznie. Dzień dobry, dobry wieczór w sumie. Ja bym poprosił 15 hot wingsów z majonezem czosnkowym. Super, dziękuję, miłej. No i tu są te 3 majonezy, tak? Dobra, ogólnie wróciłem. Zjem to wszystko i będę mega blisko. Będziecie mieli timelapse. Dobijamy 9 koła, żeby 1000 mi na jutro zostało. Ale jutro nie stanę z kibla. Patryk. Widać? Patryk. Co? Zgadnijcie. 9500. No nie aż tak. 9. 100. 900? No. Jaki... Boże! Boże! Ale to? Ej, aż mieciarki przeszły, co jest grane! Jesteś nad człowiekiem! Boże, Patryk, jesteś w ciebie tak... tak dumny! Ja rano nie dam nawet nic wcisnąć. Myślę, że dasz. 1000 kalorii muszę. Myślę, że jak wstaniesz rano, to 1000 kalorii to jest... Dużo. Dobra, ja lecę spać, mła. Do zobaczenia rano, kochani. Ja podliczę jeszcze swoje. Dobra, ty, ale powiem ci, że mi też zostało sporo tych kalorii. Zrobiłem 3823. No, ty tyle pewnie zrobiłeś w godzinę. No, tym shake'iem. No. Jeden ma ile? 105. 105? To mogę wziąć ze 2? No to CDR. Jeden ma 105? Żebyś nie czuł się samotny tutaj. Inne są powymieniem na te lepsze. Ja już tu z godzinę jem. Ale zostały mi jeszcze 2 tylko. Jak widzę, nie zostawią łapka w górę za to, co ja tutaj... Nie, chłopie, za to to... Ja pierdzielę, to oni powinni, nie wiem, 100 tysięcy, serio. Co się stało? Bo ja jeszcze jadłem stąd. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 4. 9 tysięcy i 4 hotwingsy. 9500 kalorii już, jak to zjem i frytki. Bo zapomniałeś, że ja zjadłem te 4 z tamtego boksa. Przebieg promy nagrywa. Powiesz, że jaki pół koła na śniadanie to nie jest dużo. Nie jest. To nie jest już. Ale muszę te frytki jeszcze zjeść. Jak jesteś 4 chyba. Jak jestem to 9. Jestem w ciężkim szoku. Wow. Wow, ale serducho pokazałeś. No będę musiał zjeść 700 kalorii na śniadanie. Muszę te frytki chociaż dojeść. Ale jestem głupi. Nie doliczyłem pizzy. Już przekroczyłeś? Tak, przekroczę to źle też? No. Wika jakby przekroczyła, to co to by był za challenge? Racja. O Holender. Jakbym dokończył tego pączka, to bym przekroczył. Wziąłem gryza, więc mam około 5300. Mam 5300. To jest... No dobra, no. No to rano tylko kawka i pół pączka. To wszystko. No. Dobrze, przepraszam. Widzicie? Nie zapisałem tej walonej pizzy. I się załamałem. Muszę sobie cofnąć kalorie, bo nie dam rady tych frytek za nic jeść. One są teraz tak suche. 8768 zjadłem. Czemu tak mało? No musiałem to odjąć. Ale dopiję teraz jeszcze jeden napój ekipy, czyli dodam 102 plus pół i mam 8870. Czyli muszę rano zjeść 1129,5 kalorii. Do zrobienia. Oj. O, ja to jest złe. Smakuje? Nie. Dobrze, gratulacje. 1129,5 jutro. Jak to dopiję? Dobrze, dobrze. A to już nie jest totalnym koksem. Mi tak naprawdę zostało 200 kalorii, więc rano to spożytkuję. Dobra, no to piona w takim razie. Jak się złapiemy... Nie, tutaj. A Boże, gnie, dobrze. No i co? Ja się z wami widzę jutro, a Patryk jeszcze będzie katował. Pierwsza 39, idę umyć zęby, idę spać. Wika już dawno śpi. Ja się strasznie źle czuję. Będę musiał coś wykombinować, żeby właśnie to zjeść. Bo już za daleko zabrnąłem, żeby teraz się poddać.
Dzień dobry, moi drodzy. Jest 8.36. Wstałam sobie dzisiaj wcześniej, żeby właśnie nadrobić te ostatnie moje 300 kalorii, a dokładnie 286, ponieważ wczoraj jeszcze zjadłam trochę pizzy od chłopaków, więc doliczyłam sobie 100 kilokalorii. I co? I teraz musimy sobie zrobić jakieś takie naprawdę drobne śniadanko, bo przede mną długi dzień. Ja tak sobie wymierzyłam, żeby zjeść te około 300 kalorii, muszę zjeść 100 gram jogurtu greckiego. Okazuje się, że jest bardzo kaloryczny. No i te 100 gram jogurtu greckiego dopcham batonem proteinowym, którym akurat zrobię tak mniej niż 100 kalorii. Zaraz sobie wszystko policzę, ale okazuje się, że bardzo ciężkim zadaniem jest sobie idealnie wyliczyć kalorie, bo jednak coś się podje w trakcie dnia, coś ten, więc musiałabym ciągle jeść albo w fast foodzie, żeby wiedzieć idealnie, ile zjem, albo po prostu mieć wszystko na wagę, a nie mieć wagi. Dziękuję. Jeżeli mam być szczera, zaczynam być głodna. Zaczynam być głodna, ale nie aż tak bardzo, dlatego za pół godziny po prostu dowalę sobie pyszną kawę, się zjem ponczusia. No i jak go zjem, to wtedy dobiję idealnie 5500 kalorii i na tym zakończy się mój dzisiejszy challenge i wczorajszy też. Dobrze. Każda kaloria się liczy. No, wiem. A skoro każda kaloria się liczy, to ja mogę 3 winogronka. I to już kończymy dzisiejszy challenge, ale w ogóle nie mam dzisiaj energii. Ja w ogóle. Też nie wezmę. Nie, proszę nie mogę. Bardzo. No, dziękuję bardzo. A doliczysz do kalorii? To ma 5 kalorii. To wezmę o kuleczkę mniej. No. Będzie idealnie. Ja mam nadzieję. Ile ci kalorii dokładnie zostało? No mam 9391. No lepsze są trochę pod zdrowie. Czuję, że ty dzisiaj cały dzień nie będziesz jadł. Cały tydzień. A ja muszę zjeść niecałego, zjadłem niecałego, 5500, dziękuję bardzo. Ej, ale wygląda tak dobrze. Gratulacje, gratulacje. Dziękuję pięknie. Ej, pogratuluj mi też, bo ja gratuluję też, przepięknie sobie udałaś robić. Dziękuję, zrobiłeś? I tak. Gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A Patrysiowi zaraz będziemy gratulować jeszcze, nie? Będziemy na pewno muszę gratulować. Oprócz tego 257 zjeść. Oprócz tego? No, czyli ile to będzie? Jakoś tak... Dwie trzecie. Dwie trzecie, no. Zostało mi 257 kalorii. Ostatni weekend zostawię na 10.29. Nie, właśnie, zrób teraz. Kończymy ten challenge, ale najpierw może niech każdy się wypowie, jak się czuje. Zacznijmy od osoby, która miała najmniej. Czyli ile miałaś, przypomnij? Miałam 355 kalorii. No i powiem wam, że te 24 godziny były mega ciekawe, bo przechodziłam przez różne fazy. Na początku byłam mega zmęczona, później miałam mega dużo energii, a teraz chciałabym najlepiej spać i nic mi się nie chce. Także było to mega niezdrowe. Nie było najgorzej, jakby nie mogę narzekać, bo były też te momenty, w których czułam się dobrze. Wydaje mi się, że moje było trochę bardziej niezdrowe. Troszeczkę bardziej niezdrowe. Myślę, że na spokojnie. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to, jak się czuję, no to w sumie czuję się normalnie, bez różnicy. Totalnie miałam wczoraj tak, że zjadłam dużo kalorii, a w ogóle się nimi nie najadłam, bo zjadłam sobie zdrowe jedzonko, więc jest git, jestem wypoczęta, mam dużo energii, a rano jej nie miałam wczoraj, więc się cieszę, bo jest git, bardzo dobrze się czuję, nie mam problemu z brzuszkiem, więc jest elegancko. Haniula? No ja przyznam, że 2400 kalorii to jakby jest na pewno więcej niż ja codziennie spożywam. No i dopchałam się jednak fast foodem, żeby nabić te kalorie, ale chciałabym spróbować zrobić to jednak czymś zdrowszym, więc jestem mega ciekawa, jakby to po prostu wyszło, ale spełniłam swoje zadanie. No i ja jestem ostatni przed Patrykiem. Miałem 5500 kalorii, co jest w sumie dwukrotnością tego, co powinienem jeść normalnie i odczułem trochę to. Natomiast zauważyłem też, że można spokojnie zrobić 5500 kalorii, jedząc po prostu bardzo, bardzo niezdrowo. I myślę, że osoby, które nie gotują sobie samemu, mogą łatwo wpaść w taką pułapkę jedzenia dużej ilości kalorii, tak naprawdę nie wiedząc o tym. Zjedząc 2, 3 fast foody dziennie, już dochodzi się do takiego pułapu. No i to jest dosyć mocno niezdrowe. Też widzę po brzuszku, po jakichś tam gastrycznych akcjach, że nie jest to... Tak, to naprawdę nie jest zdrowe i naprawdę nie powinno tak wyglądać. Dlatego boję się, co jest u naszego Patryka. No u mnie było 10 koła. Ja sprawdzam czas cały czas, bo mi zostało jeszcze jeden gryz pączka. No i co? Ja mam na pewno... wczoraj się czułem tak, że w środku byłem zmęczony, ale tak drgałem cały czas i drgawki po prostu miałem, nie wiem, może za dużo cukru miałem. Tak, na pewno. Ale przez to, że za bardzo, to w środku byłem taki zmęczony. Trudno mi to jest strasznie opisać. Na pewno wydaje mi się, że nie zrobiłbym to zdrowo. Nie wiem. Trzeba by było zjeść, nie wiem, pół tony jedzenia, sałaty, żeby zjeść. No. Dobra, 10.29, więc... Patryk! Biorę. Mam około 9900... 80 kalorii teraz. Dawaj. Ostatnie 20. Ostatnie. Wasze zdrowie. Jak przebrał. Brawo! Ale w końcu mam się pochnąć jeszcze. Nie,
Nie no, już połkniesz, nie wypluj, ale kurczę, to jest niesamowite, że tyle osób próbowało, wiele poległo, a nasz Patryk oczywiście dał radę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Potężny początek. Ale to by był przypał, jakbym nie zrobił, bo tak chciałem to 10 koła, tak. Więc... No, ja jestem w szoku, ja szczerze mówiąc wątpiłam. No nie! Ale zawróciłaś mnie. Nie no, już włączyłem, jak o 3 w nocy jechałem do KFC, by kupić kubek, to już musiałem to zrobić. No pewnie, my wracaliśmy z Hanią z tych zdjęć, jest naprawdę, no pierwsza w nocy, widzimy, a Patryk taki smutny siedzi, kamera przed nim, kupa kości po kurczaczkach, tak odkłada kolejne. Która jest godzinka? 10. Koniec! Yes! Oficjalnie możemy jeść, ile chcemy, także... Ja nic nie chcę jeść, ja dziękuję, ja i to się nie bieda. Także my będziemy mieli zdrowe rzeczy, a wam dziękujemy za oglądanie. Przypominamy o subskrybowaniu, łapkowaniu, zapraszamy na nasze Instagramki i widzimy się jutro o 17. Siema! Pa! Siemano.